Kolejny punkt, proszę Państwa, udzielenie dyrektorowi Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Krakowie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia udzielanych pracowników. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 920. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor. Bardzo proszę, miałem do głośnego pisanego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, uchwała dotyczy upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomii Oświaty do wydawania decyzji administracyjnych. Dotyczy to sprawy dofinansowania kosztów kształcenia niedocianych pracowników. Dotychczas to zadanie było realizowane przez Wydział Edukacji. W związku z zmianą struktury, zakresu działania oddziału, czyli przeszedli się zadanie do realizacji na Zespołu Ekonomii Oświaty. Proszę Państwa, w tej sprawie pozytywną opinię wydała Komisja Edukacji. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać w tym punkcie głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie i wyznaczam termin podania do ustawy między 2 października 2012 godzina 15, a termin zgłaszania ostatecznych poprawek na dzień 4 października również godzina 15.